Hej, zapraszam Was dzisiaj na moich ulubieńców listopada. Sama nie wierzę, że ten czas tak szybko leci. Jak nie nagrywałam ulubieńców, to nie czułam tego tak bardzo. A teraz co miesiąc nagrywam ulubieńców i open box cudnego boxa. I powiem Wam, że mam wrażenie, że ja ciągle tylko to nagrywam. Chociaż nagrywam 3 filmy tygodniowo, także to jest i tak bardzo dużo. Ale czas mi tak niesamowicie leci, że mam wrażenie, że cały czas jest to samo. Dajcie mi znać, czy Wam też tak czas leci. A może chcielibyście na przykład ulubieńców co 3 miesiące? Dajcie mi znać, chociaż myślę, że tacy co miesiąc są bardziej spójni, ponieważ wtedy sięgam po jedną rzecz z danej kategorii i przedstawiam Wam, co używałam w danym miesiącu cały czas. Myślę, że to jest łatwiejsze, bo nagrywając 3 miesięcy mogę nie pamiętać, co bardziej lubiłam, czego dłużej używałam, także, no nie wiem, dawajcie mi znać koniecznie. No i dzisiaj zaczniemy od pielęgnacji. Do pielęgnacji wzięłam sobie 3 produkty, czyli takie moje codzienne, standardowe, które używam bardzo często przed makijażem. I jest to oczywiście krem Eveline. Jest to ten ultra odżywczy i powiem Wam, że on mi się już powoli kończy, także jest mi bardzo smutno, ale mam jeszcze inny z tej serii. Krem pod oczy z Pose i odkąd go otworzyłam w cudnym boksie, to nie mogę przestać używać. Używam go na dzień, na noc. On jest naturalnym kremem, ma 30 ml pojemności i jest naprawdę bardzo fajny. I powiem Wam, że taka maleńka pompka wystarczy, nawet pół pompki, bo jak wycisnę całą, to już jest za dużo, ale naprawdę jest bardzo fajny. I ostatni produkt to mgiełka, która mi się chyba nigdy nie skończy. Ja jej używam już bardzo długo i używam jej praktycznie codziennie. Zobaczcie, jak jej mało ubyło. Ona ma bardzo fajny atomizer, nie wiem, czy Wy to zobaczycie. O, ta mgiełka naprawdę jest tak drobniutka, że no, nie czuć jej w ogóle. Do tego przepięknie pachnie, bardzo fajnie nawilża. I ja też bardzo lubię spsikać nią sobie makijaż, twarz w makijażu, kiedy chcę ściągnąć sobie pudrowość z niego. I w tym celu sprawdza się też rewelacyjnie i nie rozpuszcza makijażu. Także polecam Wam serdecznie. Następnie podkłady mamy aż 2, ale no niestety nie mogłam się zdecydować, ponieważ ich używałam codziennie. Tak naprawdę jeden to już mam na wykończeniu. O, jeszcze widzę, że w złym odcieniu go wzięłam, bo mam otwarte 2 odcienie, ale to zaraz Wam pokażę. I zdarzało mi się je mieszać też razem. I mówię tu oczywiście o moim ulubieńcu z Eveline Satin Matte. Ja go tutaj mam w odcieniu 101, a używam na co dzień 102. Ten otworzyłam na początku z myślą, że będzie lepszy, ale tamten jednak jest fajniejszy odcień. No i ten selfie time, który Wam pokażę w tę stronę, bo nie mam w nim zakrętki, odkąd zrobiłam Wam test. Po prostu gdzieś mi uciekła. Nie wiem, czy kot mi ją zabrał, ale jak możecie zobaczyć, ja też już go bardzo dużo zużyłam, bo to opakowanie, widzicie, prześwituje tutaj. I tak naprawdę no już mam go tyle może, także myślę, że z 1/3 mi go została. Bardzo, bardzo go lubię. No i test cały znajdziecie na moim kanale, tam przez cały tydzień go testowałam. Kolejne 3 produkty nie zmieniają się już od paru miesięcy, bo korektor to Jumbo Liquid Camouflage z Lovely. Puder na całą twarz to Ecocera sypki, ponieważ puder w kamieniu prasowany już jest w denku, także bardzo mi przykro, bo bardzo go lubiłam, ale naprawdę no możecie zobaczyć, że uwielbiałam go, skoro cały zużyłam, gdzie parę miesięcy wcześniej nienawidziłam pudrować twarzy, także coś w tym jest. No i pod oczy Lightning Secret Eye Powder z Hean. Rewelacyjny puder, tylko z takimi pudrami musicie uważać, bo nie można ich nakładać zbyt grubą warstwą. Te pudry pod oczy, pomimo że one są dedykowane pod oczy, trzeba nakładać jak najmniejszą ilością. Najlepiej je sobie delikatnie tylko tak dotknąć pędzlem i cały nadmiar otrzepać, bo jeżeli nałożycie zbyt dużo naraz, on się przyklei do korektora, to lubi się ściągnąć. I to nie tylko ten. Leci mi wszystko. I to nie tylko ten, ale każdy puder dedykowany pod oczy tak się będzie zachowywał. I skoro mowa o produktach, które nie zmieniają się przez wiele miesięcy, to przejdźmy do brwi, czyli Sensik, ulubiona kredka z najlepszą szczoteczką, jaką miałam kiedykolwiek. No i Featherbrow z Vibo. I jest on w odcieniu 2.
albo Dark Brown, jakoś tak, nie pamiętam jak on się nazywa. Kiedyś myślałam, że ta szczoteczka jest najlepsza, ale nie, zdecydowanie ta jest najlepsza i uwielbiam to duo. Mogę nimi zrobić brwi sobie dosłownie w 2 minuty z dopieszczeniem, także jeżeli jeszcze nie testowałyście, to sobie spróbujcie. Wróćmy jeszcze na chwilę do twarzy, czyli konturowanie, i wróciłam do mojego ukochanego bronzera. Teraz przez ten czas używałam kultowego bronzera z My Secret, tego Tropical Kiss w takim teksturowym opakowaniu, ale wróciłam do tego Skobo i to jest Sunny Splendor Bronzing Powder w odcieniu 2. No, powiem Wam, że ja go uwielbiam. On tak pięknie pachnie, do tego nie jesteście w stanie sobie nim zrobić krzywdy. Możecie pięknie ocieplić cerę i ja cały czas właśnie mówię o tym odcieniu 2. Trójeczka chyba miała drobinki, jeżeli się nie mylę, a jedynka była delikatnie za jasna. No, a ten 3 to jest taki idealny odcień dla mnie, gdzie jestem naprawdę bladziochem, także zaopatrzcie się w niego. No i rozświetlacz, myślę, że nikogo tym nie zszokuje, ale jest to Eco Cera Maui. No, ja nie jestem w stanie nic Wam więcej powiedzieć, zobaczcie sobie same zresztą. To jest eko rozświetlacz. On nie ma bazy, to jest sam błysk. Jest do tego tak mięciutki, zobaczcie. Polecam każdemu, bo naprawdę ja chyba w tej chwili nie mam lepszego rozświetlacza w swojej toaletce, chociaż po ostatnim unboxingu z paczki z Drogerii Natura, no te Sensik też są tak piękne. Żałuję, że ten My Secret jest dla mnie za ciemny, ale te Sensik są rewelacyjne. A propos tych kosmetyków Kobo, Sensik i My Secret, to w tej chwili trwa u mnie na Instagramie olbrzymie rozdanie. Jeszcze tak wielkiego rozdania nie było. Tam są same kultowe perełki właśnie z natury, z tych trzech marek, które zorganizowałam właśnie dzięki uprzejmości Drogerii Natura. Ona przekazała nam wszystkie kosmetyki, które powędrują do Was. Także wpadajcie na mój Instagram i zgłaszajcie się, bo naprawdę warto, a zgłoszeń jest na razie niewiele, także zachęcam. I mam tutaj też ekscytujące rzeczy, ale do nich przejdziemy na koniec. Najpierw zróbmy usta. To, co teraz mam na ustach, to jest błyszczyk, do którego też wróciłam po miesiącach nieużywania go, bo gdzieś mi się tam zawieruszył w torebce. I jest to Nude Look z Golden Rose. I on jest w odcieniu 04 Peachy Nude. Powiem Wam, że to jest jeden z piękniejszych błyszczyków. No, on tak rewelacyjnie wygląda, można go używać na co dzień, można go używać do makijaży wieczorowych, naprawdę jak chcecie. A ja ostatnio wróciłam znowu do błyszczących ust, chociaż zdarzają się takie dni, kiedy nakładam pomadkę matową z Pixie, no to wtedy rzeczywiście mam matowe usta, ale tak to ostatnio bardzo lubię błysk. Dajcie znać, co Wy wolicie aktualnie, bo ja przez bardzo, bardzo, bardzo długi czas używałam tylko matów, także dajcie znać, co Wy lubicie. Mam też nowe odkrycie, jeżeli chodzi o eyeliner, czyli to, co teraz mam na oku. Powiem Wam tak, zawsze najbardziej uwielbiałam ten liner z Eveline i nadal go po prostu uwielbiam, to już jest nie wiem, które moje opakowanie, ale któregoś razu, jak się tutaj dla Was malowałam przed kamerą, no to nie mogłam go znaleźć. Ale przypomniało mi się, że właśnie Drogeria Natura wysłała mi w którejś paczce liner z Kobo. No i tak mówię, nie lubię testować nowych linerów, wiecie jak to jest, nie robię kreski codziennie. Nie wiadomo jak on się spisze, czy się nie rozpłynie, czy się nie wykrwawi, czy zastygnie. Nie wiem, czy on będzie błyszczący, matowy, czy będzie wygodny w używaniu. I mówię, dobra, spróbuję, zrobię tą kreskę. I powiem Wam, że od tamtej pory nie używam żadnego innego linera. Wiecie, jak to jest, ciężko czasami jest się przełamać, ale no, pokochałam ten liner. I jest to Magnetic Look. On ma dość grubą końcówkę, ale no naprawdę, zobaczcie. Da się nim zrobić kreski dosłownie w minutę. Bardzo ładnie rysuje, możecie zrobić taką grubszą kreskę, cieńszą, piękny kolor. Nie wykrwawia się, jak widzicie. No, cudo. I przejdźmy tym samym do punktu ulubieńców. Pewnie się już domyślacie po tym, jakie mam kolory na oczach, ale dziewczyny, po prostu ja
oszalałam. Jak wiecie, zawsze chciałam mieć palety Colourpop, teraz mam dwie i zawsze miałam co do nich bardzo wysokie wymagania, bardzo wysokie oczekiwania, no bo wszyscy jednak super chwalą te palety. Ta marka ma mega dobry PR. No, po prostu, jak wiecie, one nie są dostępne w Polsce, można je kupić w jakichś internetowych sklepach, ale nie są dostępne w Polsce, więc dla mnie to był taki mały obiekt pożądania. No i teraz mam dwie It's My Pleasure i ona jest w stałej kolekcji, a ta prawdopodobnie będzie limitką, bo to jest we współpracy z Ponies Makeup, czyli Beauty. I dzisiaj mam właśnie tą drugą na oczach i to jest makijaż wykonany dosłownie w, ja wiem, w 3 minuty. Naprawdę. To są masełka. To są dosłownie masełka, z tym, że to jedno masełko mi się rozbiło, jak widziałyście. Jeszcze nie zdążyłam unboxingu dla Was zrobić, a już rozwaliłam ten cień. Właśnie on mi się tak sypie wszędzie teraz. Muszę go... O! Zobaczcie. No, te kolory są boskie. Jeżeli któraś z Was jeszcze nie widziała makijażu z nimi, to zobaczcie. To jest coś niesamowitego. No i ja dzisiaj mam na oczach delikatnie ten cień na całej powiece, ten na dolnej powiece mam te dwa. To jest dosłownie makijaż w 3 minuty. Także sprawdzajcie sobie te palety, naprawdę warto je zamówić. Widziałam, że widziałam je w dwóch sklepach internetowych ostatnio, na Instagramie, w Pro Makeup i w Serafin Store. I wydaje mi się, że ten Serafin Store ma najtaniej w całej Europie, jeżeli chodzi właśnie o palety Colourpop, bo te chyba można już kupić od 80 zł, a one normalnie kosztują na europejskich stronach nawet do 100... chyba 50, gdzie na stronie Colourpop można je zamówić za 40 zł, także to jest delikatne zdzierstwo. Nie ukrywajmy tego. No i pokazuję Wam już tą It's My Pleasure i ona wygląda tak, i ona już jest plastikowa. No też jest piękna, no jak wiecie, fiolety to są moje kolory, uwielbiam, także... No nie wiem, jeżeli macie ochotę, to spróbujcie. Zobaczcie, jakie to jest w ogóle masełko. Nie wiem, czy wy to teraz zobaczycie, ale... No po prostu bajka. To jest chyba jeden z moich ulubionych cieni. Piękny jest. Byłam sobie umyć ręce, bo nienawidzę nic mieć na rękach, a teraz się już cała wymazałam. I zobaczcie, mam aż czerwoną dłoń. Tak tarłam ten liner, ale dalej nie zszedł, także jest ultra trwały. To już sprawdziłyśmy, także tym bardziej zachęcam Was do kupna lub do wzięcia udziału w moim rozdaniu z naturą. Dziewczyny, to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że ulubieńcy Wam się spodobali. Nie mogę się wysłowić. Mam nadzieję, że nie przynudzam tym, że na przykład do brwi się nic nie zmienia, czy korektor się nie zmienia, bo naprawdę no, nie mam... nowych ulubieńców. No, jak widzicie, jeżeli używam czegoś, to używam naprawdę cały czas. Tak samo jak, nie wiem, podkład, który już ma prześwity, a dopiero co go niedawno zaczęłam używać, prawda? No to o czymś świadczy. Czy puder, który zdękowałam, choć wcześniej nie lubiłam pudrów. Także, no dziewczyny, ja Wam naprawdę polecam od serca swoich ulubieńców. Nie przynoszę tutaj 8 podkładów w miesiącu albo 13 bronzerów, no bo to nie o to chodzi, prawda? Mam nadzieję, że Wam się film podobał, że skorzystałyście lub skorzystacie z moich poleceń. Dawajcie mi koniecznie znać, czy w ogóle macie któryś z tych produktów, albo macie któryś z produktów, który ogólnie polecam. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. No i do zobaczenia w następnym filmie. Buziaki, pa!